Так. Irenicus kuli się, powoli milkną jego słowa, wokół zapada dziwna cisza. Zastanawiasz się, czy udało ci się w końcu wygrać, czy to wszystko naprawdę się skończyło. Cóż, już po wszystkim. Jest już po wszystkim, prawda? Silmathiel? Powiedz proszę, że jest już po wszystkim. W twoim umyśle powstaje palące pytanie. Jeśli udało się odnieść zwycięstwo, to co się stało z tym, co zostało ci ukradzione? Co się stało z twoją duszą? Nagle czujesz delikatne szarpnięcie w swoim wnętrzu. To, co podniosło się z Irenicusa, zdaje się ciągnąć cię w swoim kierunku. Na początku jest delikatne, ale szybko staje się zdecydowanie bardziej odczuwalne. Już za chwilę nie możesz złapać tchu, coś przyciąga cię do miejsca, w którym padł Irenicus. Ciągle coś łączy cię ze skradzioną duszą, ale jej już nie ma pośród żywych. Uwolniona przez śmierć, twoja skradziona dusza nie powraca do ciebie. Zaczyna opuszczać świat śmiertelników, a ciebie ciągnie za sobą. Tak jest. O co chodzi? Ból ustaje, kiedy otwierasz oczy i widzisz przed sobą niewyobrażalny horror. Wszystkie te koszmary atakują twoje zmysły, to na pewno jest piekło. Powoli zdajesz sobie sprawę, że ktoś przy tobie jest. Inni towarzysze widocznie zostali tak ciężko ranni w walce z Irenicusem, że ich duszę spotkał podobny los jak twoją. Wątpisz, czy będą zadowoleni z tego, co się z nimi stało. Przecież nawet ty nie wiesz, dlaczego tu jesteś. Och, na kupę łajna! A to co znowu? Czuję się tak dziwnie. Czułam, jakbym się rozpadała. Moja dusza... Nie wiem. A potem ten zew, ta siła i... Wiedziałam, że to ty. Musiałam za tobą iść. Po prostu to wiedziałam. Jesteśmy martwi? Tak? Skoro jestem dzieckiem Baala, to czy nie powinnam odejść? Tak jak Sarewok? Irenicus powiedział, że jestem inna, ale... Nie wiem. Wiem tylko, że pójdę za tobą wszędzie. Oddanie godne podziwu. Ale czemu nie poszłam za Bodhi do jakiegokolwiek miejsca, gdzie znalazła się po śmierci? O ile to nie przez to, że była wampirem bez własnej duszy. Po prostu zginęła i nie zostało nic poza moją własną. A może to miało coś wspólnego z twoją śmiercią na drzewie życia? No, nie wiem. To jeszcze nie koniec, prawda? To jest śmierć, a twoja dziwna moc przyniosła mnie tu razem z tobą. Ach, niech tak będzie. Zostaniemy razem do samego końca. Miejsce, gdzie zło mieszka po śmierci. To miejsce. Poszedłem za twoim wezwaniem tylko dlatego, że moja służba nie kończy się wraz z moim życiem. Skończmy to tutaj, jeśli to możliwe. W sumie chyba tylko Wilson się nie odezwał na ten temat, bo nawet Nira miała coś do powiedzenia. I nie były to pochlebne słowa, zdecydowanie. Dobrze, ale w takim wypadku czekają nas... testy. Trzeba by je tylko oczyścić. Nie pamiętam dokładnie, jak one się nazywały, ale na pewno będzie test gniewu, test chciwości, pychy i czegoś jeszcze. W każdym razie zaczniemy zgodnie ze wskazówkami zegara, z ruchem wskazówek zegara. I udamy się wpierw tutaj, w drogę wykonać pierwszy test. W końcu do nas przychodzisz, dziecię Baala. Przychodzisz może, by upomnieć się o swą spuściznę? Choćby cześć? Jakże straszne jest umrzeć w takim stanie. Że co proszę? Żądać mego dziedzictwa? O czym ty mówisz?
twoje dziedzictwo, dziecko. To jest królestwo Bala. Nie należysz do esencji pana mordu, co? Nie. W takim razie twoja krew ma tu przewagę. Przewagę? O czym ty mówisz? Masz tu władzę. A raczej znajdująca się w tobie część Bala ma tu władzę. Ta część spoczywa teraz zarówno w tobie, jak i w tym drugim, w magu. Zgadza się? On skradł sporą część twojej boskiej duszy, ale nie wszystko, więc powstała między wami więź. Ani prawdziwie martwi, ani prawdziwie żywi. Ach, wielce interesujące, doprawdy. Jak mogę to zakończyć, czarcie? Powiedz mi. Ależ ty już to wiesz. Musisz odnaleźć swoją duszę zbierającą łzy Bala. Tylko wtedy otworzy się przed tobą droga. Łzy Bala? Z powodu śmierci pada wiele łez, dziecko, a Bal zebrał ich sporo, gdy żył. Te łzy otworzą ci oczy i wskażą ci ścieżkę do twojej duszy. Dobrze, że do mnie przychodzisz, dziecię Bala. Tylko ty posiadasz moc, żeby pokonać okropną bestię, która trzyma tutaj jedną z łez twojego zmarłego ojca. Doszły mnie słuchy o twoich wyczynach. Cóż za wspaniałe dokonania, jak na śmiertelnika. Potrafisz pokonać potężne bestie, jakby były ścigłami trawy. Nie wahasz się stawiać czoła stworom, przed którymi inny śmiertelnik uciekłby w panice. Jesteś cudem zniszczenia, dziecię Bala. Idź zatem i pokonaj bestię, która znajduje się w tej grocie. Zmiażdż ją pod swoją piętą i odnieś następne zwycięstwo! O jakiej bestii mówisz? To potężny potwór, dziecię Bala. Tylko ty możesz go pokonać. Jestem pewien, że dzięki swej mocy zdołasz zadać śmiertelny cios bestii i zabrać łzę, która należy do ciebie. To potężny... Ale o jakiej bestii mówisz? Ten potwór zasługuje na śmierć. Jesteś tak wspaniałym wojownikiem, więc myślę, że uda ci się go pokonać, choć inni odeszli pokonania. Dlaczego ten potwór zasługuje na śmierć? Bo istnieje. Stoi na twojej drodze. Nie zabijam czegoś tylko dlatego, że stoi na mojej drodze. Nie? Zatem pewnie długo myślisz, zanim skupisz na czymś swoją potężną moc? Zastanawiasz się przed zadaniem każdego ciosu? Widzę, że pomimo swoich heroicznych czynów nie ma w tobie dumy, dziecię Bala. Niech i tak będzie. Pokora służy tym, którzy potrafią z niej korzystać. I nawet czart jest w stanie to przyznać. Tak jest. I bestia, o której mówił, to ten oto tutaj całkowicie bezbronny i całkowicie nieszkodliwy smok. Z tego, co pamiętam, to niektóre źródła podają, iż jest to złoty smok, aczkolwiek sama gra nie jest w stanie się w tej kwestii zdecydować. Udało ci się opanować swą pychę, Silmathiel. Łza Bala należy do ciebie. Jakbyśmy zabili smoka, dostalibyśmy trochę więcej fantów, chyba sporo punktów doświadczenia. Ale z kolei, o ile mnie pamięć nie myli, rozwiązywanie tych zadań tutaj na złego powoduje zmianę charakteru na zły, więc... Nope. Nie zgadzam się na to. No ale dobra, widzę, że więcej tutaj nic nie możemy zebrać. Smok nam oddał łzę, dobrowolnie, więc wynosimy się przed stąd. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Tak jest. Musi to zostać i teraz zrobione. Pierwsze, co zrobimy, to rzeczoną łzę przyniesiemy tutaj. Bo czemu by nie? 5 oczu otacza piekielne drzwi. Wyglądają, jakby były częścią kamienia. Gdy się poruszasz, oczy te śledzą cię. Promienieje od nich wyraźna aura zła. Pilnują drzwi i jeśli chcesz tędy przejść, musisz znaleźć jakiś sposób na ich ominięcie. I zamknęliśmy jedno z oczu. Dostajemy plus 20% do odporności na ogień, zimno i elektryczność. Czyli w sumie takie dosyć podstawowe odporności. I całkiem fajne odporności. Muszę przyznać. Dobra, to teraz zobaczmy, co nas czeka tutaj.
Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Łza Bala jest bardzo blisko ciebie, dziecię Bala. Zaraz za którąś z tych dwóch komnat, które widzisz przed sobą. Wiele razy w swoim życiu przyszło ci zwalczać strach, prawda? Walczyć z grozą, która przytłoczyłaby pośredniejszą istotę i zamiast tego wykazywać się odwagą. Przejdź przez jedną z tych komnat, a twoja odwaga zostanie wystawiona na próbę, dziecię Bala. Ale mogę zaoferować ci coś, co ułatwi twe zadanie, dziecko. Jak wszyscy, którzy posiadają moc, wiesz, że magiczne przedmioty potrafią o wiele więcej niż zwykły człowiek. Jakie to szczęście, że nasza Silmafiel nie jest zwykłym człowiekiem. Na przykład ten płaszcz. Został on zszyty ze skór zdartych ze ślicznych nimf. Noś go i niech ukoi cię jego potężna magia. Nigdy już nie ogarnie cię panika. Wszystko pięknie, fajnie, ale to jest podszyte złem jak jasna cholera. Z tym płaszczem łatwo zdobędziesz łzę Bala i nie będziesz się martwić o odwagę. Chylę czoła przed mocą twojej boskiej duszy, dziecko, i daję ci ten płaszcz, jeśli go zechcesz. Czyli mam polegać na magii zamiast na swojej własnej zaradności i odwadze? Nie dziękuję, płaszcz ze skór nimf. Stąd czuję, że jest zły. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego pomimo jego mocy. Zatem wolisz polegać na własnej mocy i odwadze. Będzie jak sobie życzysz, dziecię Bala. Cieszę się, że to rozumiesz. I teraz niniejszym, moja droga, i mężu ci zaklęcie ochrony przed strachem, prawda? I tym sposobem... jesteśmy całkowicie odporni na to, co dzieje się w tej salce. Pomijając może pułapki. No właśnie, tak wiedziałam. Zrozumiano. Tu jest strasznie. Naprawdę wolałabym stąd odejść. I pięknie. Czyli mamy najpierw skarby. W sumie to tak sądzę, że mogłabym trochę podbić ilość... mikstur, której Moen nosi w ten sposób. I nie, ten pojemnik niestety jest już pełen. A ten również. A zmieszczę mniejszą liczbę? Zmieszczę. Albo i nie. No cóż, a to? To jeszcze zmieszczę. Cudnie. Wilson jeszcze sobie trochę rzeczy ponosi. Co się stało? Teraz mnie widzi? Jestem gotowa. Tak, te dźwięki oznaczają, że coś stara się nam dobrać do tyłka. Tak jest. Udało nam się przezwyciężyć strach. Nie uciekając się do ochrony i potęgi zła, łza Bala jest moja. Ale w takim razie, skoro łza Bala jest moja, to ja spróbuję się zabezpieczyć czarami po to, żeby pokonać to, co siedzi po drugiej stronie tego pomieszczenia. Słucham twych poleceń, przyjacielu. I... ja? Tak jest. Wzmocnimy się na wszelkie możliwe sposoby. I teraz tak, jeszcze to... ty ochronisz mojego kochanego Wilsona. Bo czemu by nie? Tak jest. Czy jeszcze nam coś potencjalnie zostało? No tak. Jestem gotowa. Jeszcze jest moje ulubione chaotyczne rozkazy. Oraz... niepodatność na czary. Tak jest. I co to była za szkoła? Odrzucanie, sprowadzanie, poznanie, zaczarowania.
iluzje wywoływania nekromancji i przemian. God dang it. To chyba było to, mi się wydaje. Tak? Nie jestem pewna. Nieważne. Oczywiście. Aj, przepraszam. Moen, jeszcze tylko ty zadziałaj. Powiedz. Tak jest. Pokieruj mną, jeśli już, chcesz. Już, nie jęczcie. I'm ready. I w takim razie... No, nie wychodź stamtąd. Okej. Okay. Można i tak. Można i tak. No, nie wychodź. Tak? Jestem chętna. Czy ty masz jeszcze zaklęcia grupowej niewidzialności? Chyba już nie, ale masz jeszcze to. I cóż by jeszcze tutaj wykorzystać? Może by tak to? W sumie to nawet można by spróbować to zrobić tak. O co chodzi? Obowiązek wżywa. Mów. Jej! Zginiesz z mojej ręki! Oczywiście. Udało nam się przestraszyć tych, którzy mieli przestraszyć nas, tak? Super, cieszę się. Ale w takim wypadku my sobie odpoczniemy. No i pięknie, nawet w mojej twierdzy złożono złoto. W takim razie... Zrobię to. Udajemy się z powrotem do... tych nieszczęsnych wrót. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. I tam zajmiemy się kwestią oddania. Oczywiście. Znowu. Kolejnej łzy. Bo czemu by nie? No i masz. Jakieś niezbyt piękne demony. Lub coś dziwnego. Nie wiem co to. Ale nieważne. Kolejne oczko zamknięte. Uzyskujemy odporność na bronie słabsze niż plus 2. Nieźle. Także czas na kolejny test dla nas. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. No dobra, to chyba kojarzę, co to jest. Test na samolubność. Tak mi się wydaje. Bez wątpienia. Wiedz, dziecię, że przed nami znajduje się łza Bala, ale prowadzą do niej dwie ścieżki. Dwoje drzwi, dwie ścieżki, ale obie prowadzą do twojego celu. Prawda? W trakcie podróży, którą było twoje życie, wielokrotnie zmuszano cię do dokonywania wyboru. Każda z tych decyzji dotykała także twoich bliskich, nawet jeśli nie było to twoim zamiarem. Taki jest los tych, którzy rodzą się z przeznaczeniem. Konsekwencje ich czynów odbijają się echem po całej rzeczywistości. Może nie obchodzi cię zbytnio los innych, a może troska o nich pożera twoją duszę. To też jest wyborem, to też dokonany czyn, kręgi na wodzie rzeczywistości. Co to wszystko ma wspólnego z łzą? Ścieżka, którą wybierzesz, by dotrzeć do łzy, będzie miała wpływ na kogoś innego. Kogoś, kto nie ponosi winy za twoje czyny, choć dotyczą go w równym stopniu co ciebie. Jedna z osób, które ci towarzyszą, jej los jest związany z twoim przeznaczeniem, ale nie ponosi winy za twoje skażenie. Nada się świetnie. Pamiętaj, dziecię Bala,
Musisz dokonać wyboru, a potem przyjdzie ci żyć z konsekwencjami tego wyboru. Wybierz drogę po mojej lewej stronie, a poświęcisz się dla niewinnego. Wybierz drogę po prawej, a ocalisz siebie. Ale niewinny zginie. O, wiedziałam, że porwiesz biednego Keldorna. No ale właśnie, w podstawowej wersji gry była możliwość obejścia tego i otwarcie od wewnątrz drzwi tych pozwalało na to, żeby uniknąć konsekwencji. Niestety z tego, co widzę, to biedak jest już unieruchomiony. Mimo tego, że jeszcze nie zostało unieruchomienie na niego narzucone. Więc nie uda nam się tego zrobić, czyli Silmatil będzie musiała się poświęcić. Albowiem, no niestety, ale jak wybierzemy drogę po prawej, to potem zmieni nam się charakter na neutralny zły. A tego nie chce. No więc dobra. No, i on dopiero teraz został unieruchomiony i... Szybko nie podoba mi się to. No i tak. Stracono 2 punkty z maksymalnego poziomu punktów życia. No to akurat byłoby spoko, gdyby nie to, że są kolejne konsekwencje tego. 1 punkt zręczności. To akurat boli. No i punkty doświadczenia. Kogoś, kto świadomie bierze na swe barki ciężar przeznaczenia i odpowiedzialności za innych. Twój druh wraca z powrotem do ciebie, dziecię Bala. Łza Bala należy teraz do ciebie. Oh well. Tak? Naprawdę chciałabym uniknąć utraty tych cech. Szczególnie tego punktu zręczności i punktów doświadczenia. Chociaż nie jest to jakaś drastyczna utrata punktów doświadczenia. Poziom jest dalej 26, a chyba taki miała Silmathiel. Więc tutaj tragedii nie ma, ale ten punkt zręczności już mnie trochę zabolał. Tym bardziej, że kiedyś wcześniej pozbyłam się jednego punktu... kondycji. To nie potrwa długo. Oh well. Bywa i tak. No ale dobrze, w takim razie umieśćmy kolejną łzę na ścianie. Przy drzwiach. Czyli mówiąc krótko, wsadźmy palec w kolejne oko. I plus 10% do odporności na magię. Pięknie. Zawsze to coś. Jakaś rekompensata. Za to, co przeszliśmy. Także teraz cóż to będzie? Co to będzie za test? Chyba chciwość. Bo chciwości chyba jeszcze nie mieliśmy. Jedna z łez spoczywa blisko tego miejsca. Posiada ją ktoś z wielką mocą. Trudno go pokonać. O tak. Ale każdego można pokonać. Prawda? Tobie udało się pokonać wielu takich, których przechwałki o potędze były puste. Za twoją przyczyną spadli ze swych tronów. Co to ma wspólnego ze łzą? Aby pokonać swych wrogów, zawsze korzystasz z odpowiednich narzędzi, prawda? A ja teraz daję ci odpowiednie narzędzie, aby pokonać tego wroga. Aha, uważaj, bo ci uwierzę. Oto ono. Spójrz na miecz zwany Czarną Brzytwą. Bardzo potężny i właśnie tego narzędzia potrzebujesz.
Masz, by pokonać tego, który dzierży łza. Ale jęczysz? Dziecię Bala, ty zadecydujesz, jak użyć tego narzędzia. Zatem zostawiam to tobie. Ty, jeszcze nazwał mnie panią tego miejsca. On naprawdę, naprawdę, tak samo jak pycha, chce gdzieś uderzyć, wbić szpilkę. Nieważne. A więc, wszystko sprowadza się do jednej rzeczy, iż... O właśnie. Czarna brzytwa plus 3 jest długim mieczem, więc przydałby się bardzo Silmathiel. Regeneracja punktów życia 1 na 5 sekund. Rewelacji nie ma, ale całkiem nieźle. Niewrażliwość na zauraczenie i strach bardzo dużo. 15% szans na wyssanie z przeciwnika 4 poziomów, uzdrowienie posiadacza o 20 punktów życia, przyspieszenie jego ruchów na 20 sekund oraz zwiększenie jego siły o 3 punkty na 20 sekund po trafieniu. No, to jest potężny miecz. Od tego miecza cuchnie złem jak z paszczy wygłodzonego smoka. Jego właściciel nigdy nie może być pewien, czy to on włada ostrzem, czy to ostrze włada nim samym. Oprócz swoich właściwości przydatnych w walce, czarna brzytwa powoli regeneruje siły posiadacza, wysysając energię z przeciwników. Tak. Aczkolwiek nie będziemy go brali, albowiem w sumie mamy broń, która jest plus 3. Co prawda nie ma tak zarąbistych statystyk, no ale cóż. No, plus 4 przeciwko złym istotom. To jest akurat bardzo dobre. No i ten promień słońca też nie jest od parady. Dzienna gwiazda jest fajna na nieumarłych. Tia. Bardzo fajna na nieumarłych. Ale tak jak mówiłam, no darujemy sobie, oddamy ten mieczyk, bo o to właśnie chodzi. W przypadku chciwości, że trzeba oddać miecz, by przejść próbę. Lub zabić tego uwięzionego Gina. Jak widzę, władca tej małej sfery przyszedł do mnie. Może uwolni mnie od mej wiecznej udręki. Mogę mieć tylko nadzieję. Ty też jęczysz. Wieczna udręka? Co przez to rozumiesz? To kara. Uwięziono mnie w tej sferze, bym strzegł łzy Bala. I zostanę tu na wieki, jeśli pewne warunki nie zostaną spełnione. A co to za warunki? Ja nie mogę ci tego powiedzieć wprost. Jednym z warunków mojej kary jest to, że mogę ci je wyznać tylko w formie zagadki. Słuchaj uważnie. O ty, który dzierżysz ostrze brzytwy, wykute z najczarniejszej stali, hartowane w krwi i strachu, wiedz, że ty posiadasz klucz do wolności tego, który strzeże łzy Bala uświęconej morderstwem. A więc powiem to wprost. Miecz czarna brzytwa jest kluczem do wydostania od ciebie łzy Bala. Na to nie mogę odpowiedzieć. Więc jeśli dam ci czarną brzytwę, to dasz mi łzę i uwolni się tym samym od twojej kary. Tak będzie. Zatem weź miecz, nie jest mi potrzebny. Zatem wdzięczny ci jestem wielce za me uwolnienie. Niech niebiosa śpiewają hymny na twoją cześć i sławią twą szlachetność. Tak, 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 idź sobie. I oddaj łzę. No, ale sprawa wygląda tak, że tutaj chyba w tym miejscu nie ma żadnej opcji zdobycia dodatkowego ekwipunku poza potencjalnym zamordowaniem biednego geniusza. Więc cóż, wychodzimy stąd z samą jedną łzą i niczym więcej, bo nawet miecz nam się nie ostał. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę.